Hej, hej! Niedziela rano, godzina 7:30. Uber już na mnie czeka. Po drodze jadę zgarnąć mojego serdecznego kumpla Warsaw Drive'a i jedziemy odebrać auto, którym ruszymy na Cars & Coffee nad Zegrze. Co to będzie za auto? Zaraz się dowiecie. W każdym razie będzie godnie. Także zapraszam na małą relację z eventu. Hej, hej! Jechaliśmy naszym cudownym Uberem na miejsce. Zobaczcie, jaki fajny line-up. Tutaj dwa Urakany, Spider, którego znacie, a Ventador, którego też znacie z moich zdjęć. Performante w Spiderze, które też znacie z mojego vloga zdjęć. Tam z tyłu Avio. A tutaj też Urakan Spider. I Aventador SK Roadster. Dobra, trzeba załatwić trochę formalności i powoli będziemy ruszać. Oto i auto, którym ruszamy na tegoroczne Cars & Coffee. Może nie tak daleko, bo raptem z Warszawy nad Zegrze, ale zobaczcie, to jest drama. O, od razu jeszcze zagadał. Aventador S Roadster. Coś pięknego. Dobra, no to w drogę. Ale to wow. No zobaczcie, jaki mamy tłusty skład na dzisiejszą imprezę. Coś pięknego.
Moi drodzy, witam Was już w Polsce na Carson Coffee. Jestem nad Zegrzem. Powiem szczerze, pierwsze wrażenia, bardzo gruby skład. Zabiorę Was na spacer. Zacznijmy od Ferrari i Lamborghini, czyli od placyku, na którym stoję. Sami przyjechaliśmy tym Aventadorem S w Roadsterze, którego widzicie za moimi plecami. Ale jest też klasyka, są auta amerykańskie, są oczywiście auta niemieckie, auta brytyjskie, ja to Wam wszystko dzisiaj pokażę, jest na czym zawiesić oko, pogoda wspaniała, jak widzicie, także no, humory dopisują. Zaczynamy. Zaczynamy więc od auta, którym na tą imprezę dzięki Warsaw Drive mogłem przyjechać jako pasażer. To jest Aventador S, najnowszy. Vampir oczywiście, patrząc po przednich zębach z centralnie położonym silnikiem. Wersja poliftowa, 740 koni, niezwykle agresywna skrzynia, no ale do tego auta jeszcze wrócę. Obok mamy auto, które znacie już z moich zdjęć. Mamy Huracana Performante, fenomenalny wóz, doskonale spisujący się na ringu, no coś pięknego. Zaraz obok Huracan w Spiderze z dodatkowym pakietem spoilerów. Lambo, no bardzo silny skład, tutaj Avio pod drzewkiem się schowało. Zaraz obok Spider, którego też powinniście już kojarzyć ze zdjęć z poprzednich vlogów. Pussy Magnet, zawsze na niego mówiłem. No i o, dokładnie te dwa samochody, bo te dwa samochody ostatnio porównywałem. Mamy Huracana Performante w Spiderze. Tęsknię za tym dźwiękiem V10, coś niesamowitego. No i tutaj mamy kolejnego poliftowego Aventadora. Zębacza, zobaczcie, drzwi otwierane do góry. O dziwo, przynajmniej przy moim wzroście 1,87 m, te drzwi da się spokojnie otworzyć i zamknąć, jak jeszcze siedzicie w fotelu, więc no, można powiedzieć, że jakiś tam minimum komfortu jest zachowane. Obok kolejne Performante, które to już Performante, trzecie na tej imprezie, drugie w Spiderze. Poznałem przed chwilą właściciela, bardzo miły człowiek. Kolejny Huracan, no i poliftowy kolejny Vampir, czyli Aventador SK też. W tej części mamy jeszcze Ferrari 360 w Spiderze, Kalifornię, też mi znane auto, miałem okazję się nią przejechać kilka razy. Kalifornię. Przypominam, że Kalifornia była przed Portofino, a ta jest jeszcze z wolno sącym silnikiem, bo potem mieliśmy Kalifornię T. Pięknego 488 Spidera, bardzo fajnej konfiguracji z czerwonym wnętrzem. 430, widzę pasy szelkowe, tym przyjechał też chyba, zdaje się, jakiś dobry znajomy. I Scuderia 430, przepięknie brzmiące auto, jechaliśmy za nim w tunelu. Coś niesamowitego, auto cenione przez kolekcjonerów, na aukcjach coraz wyższe wyceny. Jest też Kalifornia T, obok 458, no i McLaren. McLaren 12C, wcześniej kiedyś MP4 12C. Bardzo fajne auto, akurat też miałem okazję się kiedyś dzięki wujkowi Andrzejowi, znanemu jako Dick, przejechać tym samochodem. Świetnie wykończony, bardzo szybki, imponujący wóz. No dobra, idziemy dalej. W tej części mamy kawałek takiej amerykańskiej motoryzacji. Przepiękna korweta Z06 na superchargerze. Nie miałem jeszcze okazji tym autem jeździć. Powiem szczerze, takie moje małe marzenie. A zaraz obok marzenie od dzieciaka, czyli Viper GTS. Chyba w ostatniej budzie, z tego co widzę. Zawsze ubolewam, patrząc na Vipery, że ich produkcja, no niestety w tamtym roku, dobiegła końca. Ale zwróćcie uwagę na tą maskę. Ona jest po prostu ogromna. Dlaczego jest tak wielka? Bo tutaj mieszka silnik z ciężarówki o pojemności bodajże powyżej 8 litrów, chyba 8,4 litra. Opony z tyłu o szerokości 305 mm. No, prawdziwy amerykański potwór. Z tego co pamiętam, Szymon obiecał mi, że mi na kilka dni przekaże Vipera i nie wiem, czy to przypadkiem nie wydarzy się w najbliższych dniach. Także no, nie mogę się doczekać. Wspaniały wóz. A tutaj chyba Ultima GTR pana Jerzego Dziewulskiego. Kosmiczny torowy samochód. Niezwykle szybki, w zależności od specyfikacji, kiedyś rekordzista przyspieszeń chyba 0-100-0 albo nawet 0-200, 0-300-0, już nie pamiętam, wybaczcie mi, ale niezwykle szybki wóz.
W tej części mamy dwie piękne Alpiny B5. Biturbo zdaje się. Zaraz zobaczymy. Dokładnie. B5 Biturbo, D4 Biturbo. Czy są nad zegrzem Rolls-Royce'y? Oczywiście, że są. Co to by było za Cars & Coffee bez rolków? Pięknie prezentują się na tle zalewu. Tu jest Dawn. No, majestatyczne auta, ogromne. I zaraz obok Wraith. Coś niesamowitego. Potęga i majestat. No i tutaj się schowała nam w rogu M2. Jedno z moich ulubionych BMW. Straszny wariat. Tego samochodu troszeczkę się bałem, kiedy nim jeździłem, więc jakby to jest taka cecha, którą w autach szanuję, bo budzi po prostu respekt. No dobra, idziemy dalej. Kolejne auto na dzisiejszym evencie, Turbo S Miami Blue. Zaraz obok Cayman GT4 oklejony na taki zielony, butelkowy, ciekawy kolor. Tu mamy 997 przedlift Turbo, które ma naklejki z Nürburgringu, z Nordschleife. Właściciel pewnie od czasu do czasu tam jeździ, chwali się, bardzo fajnie. W tle odjeżdża już jeden Aventador Super Veloce. No a przed nami GT3. To jest 991 przedlift. Zaraz za nią kolejny 991, tym razem Turbo S. No i tutaj takie auto nietypowe, bo 993 targa, ale na felgach na pewno rufa. Nie wiem, czy są jeszcze na niej jakieś inne elementy rufa. Także trochę szaleństwa. No i 997 Turbo. Ostatnia tak naprawdę mała 911 ze znacznie mniejszą ilością miejsca już niż w 991. Bardzo fajny wóz. Ciekawe, czy ze skrzynią manualną. Nie. Tutaj mamy automat. Tym samym dochodzimy do kąciku Mercedesa. Jest AMG GT, ale które to nie wiem, bo przestaje niestety odróżniać po przodach GTR-a od GTC i poliftowych AMG GT. Obok mamy Maybacha, zdaje się. No i GTR-a, z tego co wiem, ten konkretnie egzemplarz, no, jest mocno dłubnięty. On na pewno nie ma seryjnej mocy 585 koni, ale mówię Wam, nawet w seryjnym samochodzie, którym ja ostatnio jeździłem przez kilka dni, tej mocy i momentu nie brakuje. To jest potwór, to jest bestia. Cały czas składam filmik z tym samochodem, żeby go opublikować. Jestem w tym aucie totalnie zakochany. Obok A45 AMG, a proszę, tutaj kawka czeka, już wypita. C63 AMG, jeszcze z wolnosącym, pięknie brzmiącym silnikiem. E-klasa, z której wysiadłem raptem kilka dni temu. E63 w SC o mocy 612 koni, także moc nawet większa niż w seryjnym AMG GTR-ze. Tutaj mamy przepiękną G63 AMG w starej budzie. Ja jestem fanem nadal tej starej budy do nowej, no nie mogę się przekonać. Dla mnie taki mysio-pysio, no ale powiedzmy, że no nie wiem, jakoś nie mam przekonania. No ale jak się przejadę, może zmienię zdanie. Na razie mi się mniej podoba. To jest najbardziej męski samochód świata, jak dla mnie. G63 w poprzedniej budzie. Coś pięknego. Mamy S-kę w kupecie, tak? S63 w kupecie. Piękne auto. Kurczę, no jestem mega fanem AMG GT. Tutaj mamy kabrioleta czy roadstera. Super, super seksowny wóz. Aha, edycja 50 z okazji 50-lecia. Zaraz obok C63 w SC i tu mi się wydaje, że to jest Turbo S. Na pewno jest to Turbo S, bo to jest z firmy, którą już trochę z nami kojarzę. Z dodatkowymi elementami tuningowymi. Pięknie wygląda. Targa. No, śliczna. Jestem mega fanem Targi. Tutaj akurat w GTS-ie. Słuchajcie, ostatnio byłem na imprezie Porsche. Myślałem, że to auto naprawdę na torze nie będzie dawało rady. Wsiadłem z profesjonalnym kierowcą. No, tak mnie przewiózł, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Po prostu trzeba być
dobrym kierowcą, żeby nawet na torze Stargi wycisnąć ostatnie soki. Szybkie auto, piękne, no, chyba najładniejsza buda dla 911 i samochód, który znacie doskonale z naszej wyprawy do Bresci. To jest Alpina B7 Biturbo z Gamma Cars. Mieliśmy się zamienić na samochody na tym wyjeździe, no ale jakoś się nie udało. Mam nadzieję, że tym autem jeszcze uda się pojeździć. Jeździłem BMW M760 Li. No, już robiło kolosalne wrażenie, tylko tam mamy V12, tu mamy 8-cylindrowy silnik, myślę, że będzie jeździć jeszcze fajniej. Zaraz obok mamy jeszcze kilka Lexusa GSF czy ISF, zaraz się okaże. RCF. Dobra. No, a tutaj mamy Lexusa RCF z wolnossącym V8. Brawa dla Lexusa, przepraszam, że udało mu się to wolnossące V8 jeszcze zachować. I dwa poliftowe GTR-y. GTR mi się wreszcie podoba. W polifcie wygląda godnie. Nie było niestety okazji jeszcze tym autem pojeździć. Jeździłem starym. Serduszko nie zabiło. Może zabije do nowego. No dobra, idziemy dalej. Kolejne auto, które znacie z naszej wyprawy do Bresci. Bardzo głośny, o ile nie jeden z najgłośniejszych Mustangów w Polsce, z 5-litrowym wolnossącym silnikiem. No i Giulca Quadrifoglio. Wspaniały sedan, chwila oddechu, świeżości od niemieckich C63, M3, M4, tego typu aut. Gran Turismo w cabrio. Do dzisiaj przepiękna buda. Klasyczne linie, najładniejsze Maserati moim zdaniem. No i widzę, że jest tu też silna reprezentacja Aston Martina. Mamy najnowsze DB11, zaraz obok Rapid, chyba w SC. I jeszcze jeden Rapid. I piękne czarne DB11 z V12, dokładnie, z V12. Auto, które mogliście u mnie na blogu już obejrzeć i o nim poczytać. Powiem szczerze, o, to jest najładniejszy kąt, jak tutaj się stanie naprzeciwko tego samochodu, wygląda pięknie. Niedawno pojawiła się wersja Volante, jest już w naszych salonach. Nawet nie wiem, czy jeden egzemplarz, być może jest już nawet zainteresowany, co ja mówię, zarejestrowany. Vanquish, jeden z moich ukochanych Astonów. Tadziu, czy to jest Vanquish SK, czy nie? Okej, okay, czyli zwykły Vanquish, to nie szkodzi, to jest nadal wspaniałe auto. I tu mamy dosyć ciekawego F-Type'a. Bo chyba, a nie, to jest wersja P300, myślałem, że to jest SVR. No, apetycznie się prezentuje. Jest jeszcze trochę klasyki na dzisiejszej imprezie pod Warszawą, Bentley. Mały Austin. Przepiękne Maserati Mistral 4000. Z prawej Datsun, ale popatrzmy jeszcze na to Maserati. Pięknie odrestaurowany wóz. Wartość około 1 000 000 zł. I tu troszkę świeższe auto. Co, to jest Biturbo? Tak. Jak to się nazywa całkowicie? Biturbo Spider? Spider 3. Aha, okej. Okay. No to tak jak słyszeliście. Spider 3. O, raptem 400 egzemplarzy. No ciekawe, rzadkie bardzo auto. Lecimy dalej. A to jest RS6, znaczy to jest S6, które zostało przerobione na RS6. Sedanie. Pięknie poszerzone auto. Świetnie prezentuje się na drodze. 600 koni. Zaraz koło niego R8. Pierwszej generacji, ale z V10. Idziemy kawałek dalej, bo tam jest bestia, którą jeździłem w przedlifcie. No, w międzyczasie widzę, że ląduje helikopter. Proszę bardzo. Ktoś sobie przyleciał na Carson Coffee helikopterem. Miło. Mamy BMW M3. W takim kolorze, trochę Nardo Grey, on się w Audi nazywa w Porsche się nazywa Crayon. X6 MK. Zaraz za nią M6, którą
Miałem okazję pojeździć wspaniałe GT. No i tutaj dobry dzik. Range Rover Sport SVR z 5-litrowym silnikiem doładowanym mechanicznie, superchargerem. No, wyobraźcie sobie taki pocisk o mocy ponad 550 koni. Bardzo ciekawe auto, niezwykle szybkie. Brzmienie fenomenalne. Tego typu samochody powinno się trzymać w klatce. Idziemy dalej. W międzyczasie pojawiają się kolejni goście. Cześć. A, bo to Patryk! Wujek, chodź tu, bo nie... jest sprawa do ciebie. No dawaj, bo nakręcam to. Młody, potrzebuje kartę mini SD do aparatu swojego. Masz jakąś? Nie, mam tylko dużego compact flasha. Kurde. Przepraszam, przykro mi. Pokażę ci to. Ale z klasą aparat. Wjechałeś, wow. Zaimponował, nie? Słuchaj, chciałbyś do kamery wybrać swoje ulubione auto, to wyjeździe, czy nie? A kto to kręci? Kurczę, jeszcze nie mogę niczego wcale powiedzieć, może... Rolls-Royce. Zobaczcie, co tu kolega maluje. Znany właściwie. Znany z tego, że był nieznany. Chyba najciekawszy wóz, zdecydowanie, na tej imprezie, bo patrzymy... O Jezus Maria, aż mi szybciej zabiło serce. Nawet sąsiedztwo tych wszystkich Lamborghini, Ferrari, Viperów i innych aut nie robi na mnie takiego wrażenia, jak ta M1 z końca lat 70., to jest bodajże 79. rok. Przypominam, że te auta były produkowane na przełomie lat 70-80. Z tyłu centralnie silnik o mocy niecałych 300 koni, natomiast w wersji wyścigowej, w wyścigach Procar i w jakichś jeszcze dużo mocniejszych wersjach to auto nawet wyciskano z niego ponad 800 koni. Niewiarygodny samochód, bardzo rzadki. W wersji drogowej powstało, w ogóle tych samochodów powstało niewiele, ponad 450 egzemplarzy. Tutaj patrzymy na stan konkursowy, który jest wart 800 tysięcy euro. Jedyne takie auto w tej części Europy. Zdecydowanie będę na nie dzisiaj głosował jako na najpiękniejszy wóz na tegorocznym Cars & Coffee. No popatrzcie tylko, coś wspaniałego. BMW M1. A w tym rogu schowało nam się auto Alpine A110, czyli marka, która wraca po 20 latach nieobecności. To jest Tomek, odpowiedzialny za Alpinę w Polsce i z nim właśnie dzisiaj zamienię kilka słów. Cześć Tomku. Powiedz kilka słów o tym aucie. Wspomniałeś wcześniej, rozmawialiśmy, że 20 lat marki nie było na rynku. I z czym konkretnie wraca? Co to jest za samochód? I z kim powalczy na drogach? Powalczy na pewno z Caymanem i z Alfą 4C być może. Chociaż Alfa 4C jest bardziej traktowana jako samochód torowy niż do codziennej jazdy. Alpine akurat łączy jakby te dwie koncepcje. A więc jest zupełnie kulturalnym samochodem do jazdy na co dzień, ale i na to, że potrafi pokazać pazur. Mhm. Ja mam bezpośrednie porównanie, ponieważ... Słychać Aventadory w tle, wybaczcie, i jakieś inne modele Lambo, ale wracamy już do Alpine. Tak, mieliśmy możliwość jako osoby związane z marką do spróbowania również konkurentów. I naprawdę uważam, że Alpine jest bardzo dobrym produktem, łączącym te dwie cechy. A więc sport i użyteczność codzienna. I mamy tutaj silnik, przejdźmy się dookoła. Mamy silnik położony centralnie, to jest 1.8 turbo, tak? To jest silnik, który mieszka również w Megane Race nowym, tak? Tak, dokładnie. 252 konie, 320 Nm, a więc nieco mniej niż Megane. Ten silnik debiutuje w tym samochodzie, jest to produkt Renault Nissan produkowany w Busan w Korei. Aha. Silnik centralnie, tak jak wspomniałeś, napęd na tył. Rozkład masy 44-56% przód-tył, okay. 1100 kWh w wersji Premier Edition, która jest dość bogato wyposażona. Czyli mimo tak relatywnie niedużej mocy, no bo dzisiaj to już jakby w autach sportowych te 300 koni, powiedzmy 400, nie robi większego wrażenia na ludziach, on i tak przy tej masie na pewno ma bardzo dobre osiągi, prawda? Tak, osiągi są więcej niż przyzwoite, 4,5 sekundy do setki i auto może jechać 250 km na godzinę.
Prędkość jest elektronicznie ograniczona. Warto zwrócić uwagę, że przy tej masie nie ma żadnego ospoilerowania, które by poprawiało aerodynamikę i tutaj naprawdę w pełni płaska podłoga i tylny dyfuzor plus przetłoczenia na dachu, to wszystko ma swój cel. A powiedz mi, koła, co to są? To są osiemnastki, dziewiętnastki? Osiemnastki produkowane przez Otto Fuchs, a więc firma, która również dla Porsche robi koła. Kute, 2,5 kg zaoszczędzono względem tradycyjnego koła. Opony Michelin Pilot Sport czwórki. Czterejaski, no. Czy czwórki? Czwórki. Okay. Czwórki bez S. Bardzo dobre, hamulce, fajne. Stalówki. Tarcze stalowe, zaciski aluminiowe Brembo. Okej. Okay. Pozwolisz, że zajrzę sobie jeszcze do środka, jasne, dobra? Jasne, zapraszam. Otworzysz mi, proszę? Mam nadzieję, że będzie coś widać. No i tak wygląda wnętrze najnowszej Alpine A110. Powiem szczerze, fotel mega mi się podoba. Wygląda na bardzo agresywny. Ty jeździłeś tym autem. Wygodny jest nawet ten fotel w trasę, czy różnie bywa? Czy jest sztywny bardzo? Zapraszam cię do środka tak naprawdę, bo jest bardzo wygodny. Dobra, wsiądę. A faktycznie. To jest duże zaskoczenie. To jest jeden z najwygodniejszych kubełkowych. Faktycznie nie jest aż tak twardy, na jaki wygląda. Wow, lubię bardzo takie kompaktowe auta. No nic, słuchajcie, podziękuję bardzo Tomkowi, no i nie mogę się doczekać, aż będę mógł tutaj usiąść i nie tylko posiedzieć, ale i pojeździć. Zobaczymy, co tam jeszcze na Cars & Coffee. Dzięki Tomku serdeczne. Hej, hej. Hej, dziękuję. No i kończymy pierwsze tak naprawdę Cars & Coffee, które miało miejsce w tym roku pod Warszawą, w Zegrzu, nad Zalewem. Powiem szczerze, poziom aut naprawdę imponujący. Spodziewałem się, że będzie przepaść pomiędzy Cars & Coffee, na którym byłem w Brescia około miesiąca temu, może już półtora miesiąca, a tym tutaj pod Warszawą. No ale no, tak jak widzieliście na załączonych obrazkach, niesamowicie mocny skład. Motoryzacja i niemiecka, i amerykańska, i włoska, i trochę klasyki, w tym ta wspaniała M1, która dzisiaj zdecydowanie najbardziej poruszyła moje serce. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!